Witam wszystkich, jestem Piot90 i zapraszam do kolejnego odcinka z Stalkera Lost Alpha. I tak w tym odcinku wsiadamy do tego samochodziku, po czym dosłownie spieprzamy stąd, gdzie pieprz rośnie, bo to będzie straszne rzeczy się będą działy. Zapisałem sobie, a więc tyk, B, pyk, V i jedziemy. I jedziemy. Ten samochód jest dlatego beznadziejny, bo on po prostu na zakrętach się wywraca. Ej. Ale powiem wam, że... O, jest! Właśnie! Miałem mówić, że coś mi tu nie pasuje. Ale już mi wszystko pasuje. Nie, spieprzaj! Nie! Fuck! Ja tą misję raz musiałem wykonywać praktycznie przez 3 godziny. Po tym, jak ten samochodzik został rozwalony. Bo właśnie... Fuck! Bo właśnie coś takiego się dzieje. Za każdym razem. Za każdym walonym razem. Nic, może mi się uda to zrobić. Bo naprawdę miałem taki motyw, że samochodzik został rozwalony i ja musiałem na miejsce docelowe dojść na piechtę. Oczywiście z... Nie! Oczywiście z dziadowskim helikopterem. Oh, fuck. Dobra. Ja to zrobię na piechotę. Tak będzie szybciej. Bezpieczniej. Oh, fuck. Dobra, nie będzie bezpieczniej. I nie będzie szybciej. Ale na pewno będzie lepiej. Trzeba się tylko chować. Za drzewami najlepiej. I często zapisywać. Dobrze, że nie jestem przeciążony. Fucking shit. No, drzewa. Fuck. Tak. No to ludzisko, właśnie zbliżamy się do tego momentu, w którym Stalker zrobi się holendernie trudny. Przydałyby się jakieś krzaki, w których mógłbym się schować. I w tej chwili mogę powiedzieć: witam wszystkich, nazywam się Piot90 i zapraszam do Jackass. Dobra, mam nadzieję, że oni w tych krzywdach mnie nie... Fuck! Fuck! Zostawcie mnie! Dobra. Ale polecieli, a my biegniemy dalej. W sumie to biegnę... Dobrze biegnę. Tylko teraz muszę często zapisywać. I biegać jak najszybciej. I chować się za drzewami, to jest bardzo ważna sprawa, ponieważ wojskowi są trochę ślepi. Gdzieś tam jest ten helikopter. Oni mnie widzą bardzo dobrze na otwartym terenie. No i oczywiście strzelają wtedy do mnie jak do kaczki. Tak jak teraz. Czuję się prawie jak grając w Medal of Honor Allied Assault w misji na D-Day'u. Jezus Maria, ale to jest po prostu przerażające. Tam w ogóle mamy piękne poltergeisty, tak. Poltergeisty w porównaniu do śmigłowca zacnych wojskowych są po prostu najpiękniejszą rzeczą, jaka może być w zonie. O, w mordę, ale to się zaraz źle skończy. Zostanę postrzelony w plecy. Powiedzcie, że mnie nie widzicie. Nawet nie wiem, gdzie są. Ale gdzieś tam. Dobra, zapiszę sobie na twardym save'ie, uwaga. Kurde... Pięknie nazwany zapis, ale to prawda. Teraz sobie wypiję herbatkę.
przy okazji wypatrując tych dziadowskich wojskowych. Ale coś mi się popsuło z grą, naprawdę. Bo powiem wam, że ja powinienem zejść do laboratorium X18, a nie schodzę. Jest, dobra. Ale przechodzimy do kolejnej lokacji, która się jakoś nazywa. Chyba Dark Forest. Zresztą zaraz się dowiemy, bo nawet naprawdę nie pamiętam. W tej chwili będzie jeszcze troszkę bardziej pod górkę. Bo nie dość, że będziemy mieli śmigłowiec nad sobą, który będzie chciał nas w każdej chwili zabić, to jeszcze trafią się oczywiście wojskowi, którzy też będą chcieli nas zabić. Yeah. Super. Naprawdę, bardzo fajnie. Dziwię się tylko, dlaczego... Nie! Nie, 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 no, 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 w żadnej in pursuit. Dziady, dobra. Już wam mówię, jak się nazywa lokacja. Lokacja się nazywa Darkscape, więc sobie zrobię twardy zapis o tej samej nazwie. Super. Idziemy dalej. A tak w ogóle... Tak a propos, słucharka nie było. W tej chwili. O shit, bo po prostu nagrywam po kolei odcinki i nie przygotowałem sobie kolejnego słucharka. Dobra, ale woli ścisłości. Zapakujmy sobie właśnie naszego kochanego obokana. Załadujmy go amunicją przeciwpancerną, ona się w tej chwili bardzo przyda. Fuck, widzicie to? Najgorsze zło, jakie może być. Dobra, 3, 2, 1, start. Zobaczymy, jak długo mi zejdzie, żeby przejść ten moment gry. Wcześniej mi zeszło, mówię, jakieś 3 godziny. Tylko, że to jest najlepsze, że samochód się mi rozwalił. Znaczy, rozwalili mi wtedy wojskowi, ale 3 godziny mi zeszło z tym dlatego, bo cały czas się męczyłem i próbowałem jechać tym samochodem. A najlepszym wyjściem było po prostu z tego zrezygnować, tak jak to zrobiłem teraz. Co to tam leci? A ptaszek. Najlepszym właśnie sposobem było po prostu z tego zrezygnować i pójść o własnych siłach, jak to każdy stalker w zonie robi. Ale wtedy byłem po prostu naiwny i pomyślałem, skoro tak ma być, to tak będzie i będę szedł. O, w ogóle mamy artefakt? Nie, to nie jest artefakt. Tu mamy anomalię. Ale lecimy dalej. Trzeba uważać, bo... Muszę uważać, przepraszam bardzo, bo tu gdzieś będzie wojskowy, na którego naprawdę nie chcę się natknąć. Gdzieś właśnie w tej okolicy on będzie. I tutaj też chyba będą. Jak ich nie spotkam, to bardzo fajnie. O, właśnie się mi wyświetliła informacja, że kogoś widzę. Jest tu. Dobra, zabiłem dwóch wojskowych. I przy okazji miałem wielkiego farta, bo... Nie zabił mnie helikopter. Dobra. Powiem wam, że jestem blisko. Jeszcze tylko kawałeczek. Fuck. Twardy zapis. Super. Biegniemy dalej. Do drzewa, do drzewa, do drzewa, do drzewa, do drzewa. Pięknie. Daleko jestem, daleko. Dalej biegniemy. No, trochę źle robię, że biegnę tak na przełaj. Drzewo! Sosna, ratuj mnie! Ho. Szanujmy zieleń. Drzewa mogą kiedyś nam uratować życie.
Nie! Zostaw mnie! Oh fuck. Wy to słyszycie? Zombie. Wypieprzamy stąd po prostu. A teraz mamy dwa problemy. Tak. Teraz mamy dwa helikoptery wojskowe nad głową, to że jest po prostu super, ale już widzę miejsce, w którym mogę się w miarę bezpiecznie skitrać. To jest dosłownie tu. Dobra. Większą część nieboskłonu mamy przysłoniętą, dlatego zrobię twardy zapis. Przy okazji sprawdzę, czy się nagrywa. Nagrywa się, coś do mnie strzela w ogóle. W pięknym momencie postanowiłem... Dobra, gościu, nie mam czasu z tobą walczyć, ja z tym po prostu uciekam. Fuck, nie strzelaj do mnie, debilu. Zastanawiam się w ogóle, czy ja na pewno mam najtrudniejszy poziom ustawiony. Tu są poltergeisty, my się nimi nie przejmujemy, to są... Fuck, najmilsze stworzenia, jakie... mogła dać zona. Ja chcę tylko dojść do tych rur, zanim oni zobaczą, że ja chodzę centralnie przed nimi. Fuck. Dobra, a teraz lecimy dalej. Teoretycznie tu coś jest. To jest apteczka, ja sobie będę pazerną świnią, sobie ją i wezmę. Siema, nie widzicie mnie wcale. A tu będzie pierwszy taki przystanek, który będzie naprawdę bezpieczny. Jest! I w którym znajdziemy kilka przydatnych rzeczy. A teraz to sobie możecie strzelać, debile. Ile chcecie. Dobra. Coś tu jest jeszcze? Nie, nic tu nie ma. Tak, to jest taka mała jaskinia. Bardzo ciemna. Bardzo mała, bardzo fajna. I znaleźliśmy w niej X-wirusa. Antidotę. Oh. Już wam mówię, co to jest. O Jezu. Ale muszę sobie chwilę odsapnąć, bo po prostu uciekanie przed tymi dziadowskimi helikopterami trochę mnie zestresowało. Dziwię się, że jeszcze nie zginąłem. Jest godzina w Stalkerze, 1:42. Czyli w miarę bardzo późno. Helikopterki latają nade mną. A to coś to jest... lek, poster, który pomaga nam przetrwać emisję, jeżeli akurat nie mamy żadnego schronienia nad głową. Takie coś tak naprawdę, bo emisje weszły dopiero w Stalkerze czystym niebie i zostały również przeniesione na Stalkera ze w Prypeci. Ale, dopiero w Zewy Prypeci właśnie udostępnili ten lek, który właśnie pozwala przetrwać nam emisję na powierzchni, tak? Czyli bez schronienia. Dobra, my lecimy dalej, bo tak będę zaraz gadał, a tu trzeba do drzewek, od drzewka do drzewka łazić, już jesteśmy bardzo blisko. Tutaj już jesteśmy, także to jest naprawdę rzut beretem, dosłownie. Tylko ten przysłowiowy rzut beretem może się okazać bardzo długą drogą. W ogóle herbatę bym sobie wylał. Brawo, Jasiu. Dobra, ale jak na razie widzę, że wojskowi coś nie bardzo chcą na mnie zwracać uwagę. Z czego osobiście bardzo się cieszę. Jezu, nie zapisało się. Tylko wydaje... O, właśnie. Brawo, Jasiu. Właśnie, wydaje mi się, że coś mnie zabije. Innego. No cóż. Bywa. Bywa. Dobra. Więc tak, tam mamy przed sobą anomalię. O, w tą właśnie anomalię wszedłem. Tutaj ładnie je wyminęliśmy. Teraz biegniemy do... drugiego końca. Ej, dziwne jest, oni powinni we mnie strzelać. Nawet nie zwracają na mnie specjalnie uwagi. A to też nie będę zwracał na nich uwagę i biegnę drogą. Może się po prostu znudzili? Mam nadzieję, że tak. O,
O. Dobra, to nie jest dobre. Te anomalie też nie są dobre. Jak na razie nawet nie szukam artefaktów, tylko po prostu chcę uciec jak najdalej od tych helikopterów. Shit! Fuck! No, i tak bardzo długo nie zwracali na mnie uwagę. Uwagi. Jezus Maria. Nie lubię tego momentu. Znaczy on jest fajny, naprawdę, bo jest bardzo klimatyczny. Ale, no właśnie. Jest po prostu też przerażający. O, tym bardziej, że jak zapiszę właśnie grę w takim momencie jak teraz, to mogę w bardzo szybki sposób zginąć, ponieważ z dwóch stron mam walone helikoptery, które chcą mi wpakować całą serię z miniguna w plecy. A to nie jest przyjemne. Naprawdę. Jeszcze pół biedy jak ten. Jak do mnie nie strzelają, gorzej jak strzelają i ich nie widzę. Znaczy, bo właśnie pół biedy jak strzelają i je widzę. Najgorzej jest jak zaczynają właśnie mnie ostrzeliwać w ten sposób. A ja kompletnie nie wiem, gdzie oni są. Jezu, musiałem zużyć prawie wszystkie apteczki, bo bym się wykrwawił po prostu. No, ale dostałem serio z miniguna po plecach. Jestem lepszy od Terminatora. Dobra, panowie się wystrzelali, to ja już prawie biegnę, już jestem prawie na miejscu. Dosłownie ostatnie metry. Do ściany, do ściany, do ściany, do ściany. I biegniemy ze ścianą. Jeszcze dawaj, 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 Eniu. Nie! Fuck! Więcej... Co jest? No nie, nie, nie. Nie mogę tędy wejść. Jaja sobie robicie jakieś chyba. Dobra, ale to jestem bezpieczniejszy niż gdziekolwiek indziej. O, i fajnie. Dobrze, że mój stalker przypomniał sobie o czymś takim jak spanie. Ale dobra. Jest! Powiem wam tak. Super. Udało mi się przed nimi uciec, więc mogę sobie w tej chwili zapisać. Okej, wspaniale, po prostu wspaniale. Zapisaliśmy. Doszliśmy tu, gdzie mam dojść i w tej chwili co mam zrobić? Bo szczerze powiedziawszy, to nawet nie wiem. Mam tylko zadanie znajdź Strieloga. Może powinienem przeczytać te informacje. Top secret. Nie, no tutaj nic nie przeczytam. Wezmę sobie shotguna do ręki. Ej, coś mi się wydaje, że coś się popsuło. Nie, no ale nie mam żadnych popsutych zadań. To dziwne. No nic, nieważne. W każdym razie... O, jest. Dlaczego ten gościu mi powiedział, że to nie jest bezpieczna droga przez otwarty teren i żebym znalazł drogę w minach? No nic, zapiszę sobie jeszcze raz. Naprawdę? A nie! Przepraszam, ja bardzo źle to zrozumiałem. Gościu napisał, że jest niebezpiecznie chodzić po powierzchni, żebym znalazł wejście do kopalni. Ale dobra, zanim tam wejdziemy, prześpię się. Moja postać musi się przespać i lepiej tego nie ignorować. Prześpię się 5 godzin do godziny 5 w grze. A nie, przepraszam, 5 godzin do... Jezu, co ja gadam. Też w sumie sam bym się położył spać. Bo zaczynam gadać głupoty. Ale jeszcze chwilę nagrania mamy, więc... Akurat moja postać się prześpi. Jest sen? Nie, nie ma snu. Czasami zdarzają się naszej postaci sny. Różnego rodzaju, ale tutaj tego nie ma. Dobra, wyspaliśmy się. Przez co podziemia wydają się znacznie jaśniejsze. Oczywiście wypijemy, zjemy... Zapiszemy sobie ponownie. Idziemy. Idziemy do tuneli. Rzeczywiście, tunele wydają się znacznie jaśniejsze niż były.
ale spokojnie to się zmieni. Nic tu nie ma. Jak na razie wydaje się nadzwyczaj cicho i spokojnie tu być. O, już się właśnie nie zaczyna robić ciemniej. Yeah, gamma wróciła do normy. Dobra, ale biegniemy. Nie będę latarki włączał, tym bardziej, że w miarę spoko tutaj widać. Tutaj mamy wejście właśnie do kopalni. Więc biegniemy, biegniemy, biegniemy. No i jest, dobra. Jesteśmy przed wejściem tutaj. Mam nadzieję, że tam nic nie będzie. Widzę anomalie takie dziwne. Tak a propos, ja wiem, że w tych wszystkich wagonach nic tak naprawdę nie ma. Bo ja właśnie, grając po raz pierwszy w Stalkera, spędziłem lwią część czasu na to, żeby to wszystko poeksplorować i nie znalazłem tu kompletnie nic. Więc, no niestety. I w tej chwili mam zejść po prostu głębiej. No to szczerze powiedziawszy, to też nic nie będzie. A tutaj na terenie tych wszystkich kopalń nic nie ma, ale mogę bez problemu włączyć sobie noktowizor, bo jednak jest lekka różnica z tym noktowizorem. Zapiszę sobie i schodzę dalej. Chyba, że... O! Wódkę znalazłem. Oj, promieniowanie też mnie znalazło. Coś tu jest. Nie. Jest, żałuję, że nie mam, naprawdę żałuję, że nie mam w tej chwili żadnego artefaktu. Nie no, włącz. Który zmniejsza poziom mojego napromieniowania. Cholernie by się przydało w tej chwili. Nie, dobra, będę szedł z wyłączoną latarką. W ogóle mam tutaj jakieś gwiazdki. Ktoś tu jest. Kto tu jest? Co to ma być? W sumie to jest w takiej odległości, że to równie dobrze mogłoby być tu i to są jacyś stalkerzy, którzy robią sobie postój. I szczerze powiedziawszy, mi się wydaje, że tutaj coś mnie dopadnie. Bo to pamiętam przynajmniej z poprzedniej gry. No ale zobaczymy, czy coś mnie zabije, czy mnie nic nie zabije. A w tym momencie naprawdę tutaj się schodziło. I tu człowieka nie wiadomo kiedy i gdzie. O właśnie. Coś zabijało. Tylko czy mnie coś zabije? O nie, nie zabiło mnie jednak. Jednak mnie nic nie zabiło. Siema Eniu. Ale dobra, ludziska, pogadamy z nim dopiero w kolejnym odcinku, więc jeżeli filmik wam się podobał, dajcie łapkę w górę. Oczywiście subskrybujcie, komentujcie mój kanał, jeżeli chcecie wiedzieć, co się będzie na nim działo. I dzięki za uwagę i cześć!